Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o kilku istotnych teologicznych kwestiach w kontekście pewnego konfliktu pomiędzy panem Tomaszem Samołykiem a tiktokerką Najgą. Zapraszam. Gdyby nie pan Tomasz Samołyk, ja sam pewnie nigdy bym nie usłyszał o Najce i o tym, co się wokół niej w zasadzie już ostatnich latach działo. Otóż Najka jest bardzo popularną młodą tiktokerką, która stara się prezentować katolickie treści. Spotyka się to z bardzo wielką krytyką. Po tym, jak zapoznałem się z materiałem pana Samołyka, spojrzałem, jakie są komentarze na YouTubie do wypowiedzi Najki i tam faktycznie znalazłem bardzo masywną, ostrą krytykę, przede wszystkim z szeroko pojętych niekatolickich środowisk. Dlaczego tak jest? Moim zdaniem jest tak dlatego, że Najka trochę uosabia to, czego ci ludzie się bardzo, bardzo boją. Połączenie tego takiego zupełnie młodzieżowego wyglądu, sposobu mówienia, sposobu bycia, korzystania z TikToka na przykład, z tą taką zupełnie betonową, w cudzysłowie, treścią, która kojarzy się pewnie wielu komentatorom, na przykład z księdzem Natankiem. To połączenie jest taką wybuchową mieszanką, która moim zdaniem sprawia, że bardzo wielu twórców w internecie, włącznie z dużymi portalami informacyjnymi, są wściekłe i faktycznie wylewają swoją nienawiść, niechęć właśnie na tą młodą dziewczynę. W ogóle bym o niej pewnie nie usłyszał, gdyby nie to, że nagrał o niej również materiał pan Samołyk. I tutaj uważam, że nadszedł ten moment, żeby się do tego odnieść, bowiem pan Samołyk krytykuje Najkę z punktu widzenia katolika. Ona na to odpowiada. I moim zdaniem wcale nie jest oczywiste, albo może nie być oczywiste dla takiego przeciętnego widza, dla katolika, kto tam ma rację. Ja postaram się odpowiedzieć, skomentować ten konflikt, wskazując na to, jakie są właściwe odpowiedzi na, powiedzmy, pewne teologiczne kontrowersje, właściwe z punktu widzenia po prostu nauki Kościoła, z punktu widzenia tradycyjnej nauki Kościoła. Najka w swojej odpowiedzi na film pana Samołyka, oba materiały będą podlinkowane pod tym filmem w opisie filmu. Najka nazywa pana Samołyka modernistą, czyli ewidentnie korzysta z zestawu słów, który również na tym kanale się często pojawia, a więc określa go ona w ten sposób, widzi go najwyraźniej właśnie jako modernistę. Z kolei pan Samołyk, pomimo tego, że zarzeka się, że w ogóle nie wolno Najki obrażać, to w swoim materiale praktycznie sugeruje, że jest ona fanatyczką religijną i Najka w swojej odpowiedzi czy w swoim komentarzu do tego materiału słusznie, moim zdaniem, poczuła się urażona, słusznie wyraziła oburzenie. Uznała, że pan Samołyk wprawdzie zarzeka się, ale tak naprawdę to wyśmiewa się z niej i traktuje ją bardzo ostro. Też mam takie wrażenie, to znaczy mam wrażenie, że pan Samołyk chciał, żeby ten materiał był łagodny, ale ostatecznie trochę to wyszło tak, że no, zarzekam się, że nie wolno tak jakby krytykować, atakować, ale w praktyce jej poglądy zostają wyśmiane i nazwane w praktyce po prostu fanatyzmem. Więc ostatecznie jest to bardzo mocna, masywna krytyka i nie jest to wcale, jak już wspomniałem, oczywiste, kto tam do końca ma rację właśnie z punktu widzenia tradycyjnej katolickiej nauki.
dla widzów, którzy być może widzów Nike, którzy być może ten film będą oglądali. Jestem kapłanem Bractwa Świętego Piusa X, a więc odprawiam tylko mszę świętą trydencką. Moja formacja jest tradycyjną katolicką formacją, a więc formacją, która nie przebiega zgodnie z posoborową linią teologiczną Kościoła, to znaczy jesteśmy wykształceni w teologii katolickiej tak, jak była ona prezentowana przez wszystkie wieki, aż do Soboru Watykańskiego II. I później ta teologia, tradycyjna katolicka teologia, służy nam do tego, żeby konfrontować się z treściami soborowymi i posoborowymi, oceniać je w tym świetle. I tutaj odsyłam tych, którzy oglądają być może mnie pierwszy raz, odsyłam do materiałów, które są poświęcone właśnie kryzysowi Kościoła, na przykład kryzys analiza, czy też te nowsze, czy zrobią z nas lutrów, a propos najnowszych wydarzeń w Kościele. A więc uważam, że jednak w ogóle nie ma podstaw, żeby podejrzewać nas, kapłanów Bractwa Świętego Piusa X, o modernizm. Zaznaczam to, żeby pokazać, że nie jestem tutaj tak po prostu z tej samej frakcji, co pan Samołyk, że mogę tutaj, tak mi się wydaje, występować jako arbiter, jeśli chodzi o po prostu tradycyjną naukę Kościoła. Mamy czas wielkiego zamieszania w Kościele, gdzie Kościół prezentuje treści, które jeszcze 60 lat temu byłyby potępione, które byłyby uważane za niebezpieczne. Dlatego jest czas wielkiego zamieszania w Kościele, dlatego też takie osoby jak Nike, które są przecież bardzo wierzące, mogą wejść gdzieś tam w konflikt z hierarchią kościelną, no bo okazuje się, że pewne rzeczy zostają potępione, które być potępione nie powinny i może powstać z tego ogromne zamieszanie, bo człowiek nawet, który właśnie widzi, że coś jest w Kościele nie tak i chce żyć pobożnie, chce się Panu Bogu oddać, może zostać gdzieś tam zwiedziony, czy może pójść w niewłaściwą stronę, dlatego że Kościół nie potrafi go poprowadzić, bo Kościół sam jest w głębokim teologicznym kryzysie. I dlatego uważam, że warto jest o takich rzeczach rozmawiać, o takich konfliktach pomiędzy panem Samołykiem, który reprezentuje tą współczesną, posoborową linię Kościoła, i Nike, która jest takim bardzo ciekawym przedstawicielem, powiedzmy, że tej bardziej tradycyjnej linii teologicznej, jeśli można tak powiedzieć, w Kościele, choć no, to przedstawicielstwo faktycznie nie jest oczywiste i jest raczej dosyć, znaczy myślę, że wcale nie jest łatwo gdzieś zaszufladkować Nike jako przedstawicielkę, powiedzmy, jakiejś konkretnej linii teologicznej, czy jakiegoś konkretnego zbioru poglądów. Ona sama mówi, że słucha księdza Chmielewskiego i księdza Glasa, a więc najłatwiej, pewnie najbardziej precyzyjnym byłoby umieścić ją gdzieś tam właśnie w tym kącie, tak, jeśli chodzi o umiejscowienie jej poglądów. Przejdźmy do konkretnych zarzutów pana Samołyka. Najpierw krytykuje on słowa Nike, w których ona mówi o tym, że depresja stała się modna, że ona uważa, że 99% takich problemów wynika z tego, że człowiek odwrócił się od Pana Boga. Co o tym myślę? A więc uważam, że ten konflikt jest tutaj trochę na siłę. To znaczy, gdy Nike później wyjaśnia w swoim materiale, jak ona to widzi, to uważam, że wcale nie jest aż tak odległe od tego, co prezentuje pan Samołyk. A więc, z jednej strony to prawda, co mówi pan Samołyk, że same schorzenia na poziomie emocjonalnym, czy zaburzenia na poziomie emocjonalnym, one nie są na tym poziomie stricte duchowym. Nike w zasadzie wcale tego nie neguje. Ona twierdzi, że życie duchowe, które jest w gruzach, może bardzo łatwo poskutkować również problemami na poziomie emocjonalnym. I myślę, że ta uwaga jest zasadniczo słuszna. To jest również prawda, że być może dzisiaj, gdy mówi się o depresjach, to nie za każdym razem, gdy ktoś mówi o depresji, to faktycznie ma na myśli pewne konkretne schorzenie i być może jest to słowo dzisiaj nadużywane. Natomiast
Faktycznie, tak jak Nike się o tym wyraża, może to wzbudzać pewne kontrowersje i uważam, że jest to trochę nieroztopne mówić o tym w ten sposób, to znaczy może powstać pewne podejrzenie, że no to znaczy, że co, że katolicy uważają, że jak człowiek ma depresję, to na pewno dlatego, że nie jest blisko Pana Boga. No nie, nie należy takiego wniosku wysnuwać. Faktycznie życie duchowe w gruzach może poskutkować również problemami na poziomie emocjonalnym, jest to w zasadzie naturalne, natomiast nie zawsze na poziomie emocjonalnym, problemy na poziomie emocjonalnym są spowodowane tym. Człowiek może doświadczyć po prostu bardzo poważnych problemów, trudności, które sprawiają, że szczególnie na wczesnych etapach rozwoju, które sprawią, że po prostu te problemy emocjonalne, te czy inne się pojawią i nie ma to, nie wynika to bezpośrednio z kwestii życia duchowego. Natomiast oczywiście człowiek, który od samego początku rozwija się w harmonijnym środowisku, gdzie i na poziomie naturalnym, i na poziomie duchowym wszystko idzie dobrze, no taki człowiek zasadniczo nie powinien mieć, to znaczy nie ma powodów takich zewnętrznych, żeby on miał jakieś problemy emocjonalne, choć również pewnie mogą się pojawić ze względów, powiedzmy, genetycznych, dziedzicznych, jakieś zaburzenia i jakieś problemy. Także faktycznie to są dwa inne porządki, jednak warto zauważyć, że one na siebie głęboko wpływają i myślę, że tutaj ten konflikt akurat w tym punkcie jest trochę na siłę i mam nadzieję, że moje wyjaśnienie jako tako pokazuje, gdzie są słuszne punkty po obu stronach. Tak, to są osobne dziedziny, natomiast mają one na siebie faktycznie wpływ, ale on nie uprawnia do tego, żeby mówić teraz, że o, na pewno jak ktoś ma jakieś emocjonalne problemy, no to na pewno to ze względu na jakieś jego osobiste grzechy. To jest takie przedstawienie sprawy, które moim zdaniem nie wynika z tego, co Nike mówi. Takie przedstawienie byłoby faktycznie niezwykle okrutne, tak? Bo człowiek, który ma jakieś problemy, na przykład właśnie faktycznie ma depresję, jeszcze jemu mówić, że to właśnie twoja wina, to dlatego, że ty swoje życie tak ułożyłeś, to może go jeszcze bardziej pogrążyć. A pamiętajmy o tym, że przyczyny mogą być jednak bardzo, bardzo różne. A i też nawet jeśli przyczyny są, przynajmniej po części przyczyną jest posypanie się tego życia duchowego, to też przyczyny tego posypania się mogą być różne i to może się przeplatać. W sensie problemy emocjonalne przeplatają się z duchowymi i to może się wzajemnie napędzać i wtedy faktycznie trzeba działać na obu poziomach, żeby wszystko sobie w życiu poukładać. Kolejny, moim zdaniem, spór o słowa to jest spór o pocałunki, gdzie pan Samołyk ma wielkie pretensje do Nike, że ta mówi o tym, że nie można tak całować, aby specjalnie kogoś do zmysłowej przyjemności prowadzić. I on mówi, no ale jak, to przecież małżeństwo to jest dobre, potrzebne i nawet święte. To może być nawet uczynek zasługujący, to już ja dodaję, tego pan Samołyk nie mówi. I Nike w swojej odpowiedzi zauważa, że tak, ona zupełnie nie o tym mówi i myślę, że to wynika po części po prostu z charakteru jej widowni. Ona sama jako osoba jeszcze bardzo młoda mówi raczej, korzystając z medium, z którego korzystają również raczej młode osoby, po prostu mówi do swojej widowni, która przeważnie jest pewnie w podobnym wieku jak ona, dlatego mówi o tym właśnie z perspektywy przed ślubem i to jest w domyśle najwyraźniej u niej. To ciekawe, że nawet w jej wyjaśnieniu to przybija gdzieś tam, ale jakby ona wydaje się trochę tego nie dostrzegać, że tutaj leży faktycznie ta kość niezgody, tak? Że pan Samołyk ma pretensje głównie o to, że ona nie zaznacza tego, że chodzi o to, że przed ślubem, ewentualnie o sposób tego przedstawienia. Natomiast ona też, moim zdaniem, tutaj reaguje jakby niepotrzebnie emocjonalnie, na zasadzie, że tak, właśnie tak jest. Pan Samołyk w zasadzie tego, moim zdaniem, nie neguje, tylko zwraca tutaj uwagę. Także znowu, moim zdaniem jest to niepotrzebny konflikt o słowa. Zasadniczo chyba wszyscy się tutaj w tym gronie zgadzają, że namiętny pocałunek, taki, który naturalnie jest stworzony jako
rozpoczęcie, jako pewien wstęp do współżycia małżeńskiego, że taki pocałunek, namiętny pocałunek, bardzo łatwo, ze względu na to, że jest takim właśnie wstępem, może prowadzić do grzechów przeciwko czystości, gdy mówimy o osobach, które jeszcze w związku małżeńskim nie są. I nawet jeśli nie doprowadza do samego współżycia, to bardzo łatwo może doprowadzić do grzechów, chociażby wewnętrznych grzechów przeciwko czystości. Człowiek może chcieć, może go to pociągnąć do tego, że zechce popełnić grzech przeciwko czystości z daną osobą, albo nawet w samotności, jeśli z daną osobą to jest niemożliwe. Jak Pan Jezus mówi, każdy, kto spojrzy pożądliwie na niewiastę, już się dopuścił z nią w sercu cudzołóstwa. Nie o to chodzi oczywiście, że nie można patrzeć w ogóle na kobietę. Chodzi o to, że już w duchu można popełnić grzech ciężki, gdy ja świadomie i dobrowolnie chcę popełnić grzech ciężki. A więc wszystko, co łatwo nas może doprowadzić do tego, żeby chcieć popełnić grzech ciężki, należy traktować jako bliższą okazję do grzechu i tego należy unikać. Takie namiętne pocałunki są bez wątpienia bliższą okazją do grzechu, czy to tego wewnętrznego, czy nawet już faktycznie uczynkowego i dlatego należy ich unikać. I tutaj podejrzewam, że tak naprawdę co do istoty rzeczy w tej sprawie nie ma konfliktu pomiędzy tymi dwoma stronami konfliktu, o których dzisiaj mówimy. Kolejny punkt jest punktem, gdzie już jest faktyczna różnica poglądów i która wymaga w sposób szczególny komentarza właśnie ze strony tradycyjnej teologii Kościoła. Chodzi o komunię na rękę. Pan Samołek oczywiście bardzo, oczywiście, może nie tak oczywiście, ale krytykuje bardzo ostrymi słowami krytykę przyjmowania komunii świętej na rękę. Pan Samołek, to brzmi nawet trochę tak pogardliwie, o taki standardik tutaj, krytyka komunii na rękę. Pan Samołek mówi, ja się cieszę, że to masz taką wrażliwość, że przyjmujesz komunię świętą w ten i w ten sposób, ale nie krytykuj tych, którzy przyjmują inaczej, bo tutaj Benedykt przecież udzielał komunię na rękę i Jan Paweł II udzielał komunię na rękę i przecież Kościół to dopuszcza. I tutaj warto to skomentować, dlatego że Kościół nie dopuszcza komunii na rękę. To znaczy w swojej tradycyjnej dyscyplinie nie dopuszczał komunii na rękę i bardzo słusznie. Antyczna praktyka komunii na rękę była pełna czci, pełna szacunku. Używano specjalnego materiału, gdzie na który składano hostię, przyjmowano od razu z tego materiału komunię świętą do ust. Była to inna praktyka, natomiast pełna czci. I to jest tutaj kluczowe. Komunia święta zawsze musi być przyjmowana w ten sposób, który wyraża faktycznie cześć, adorację wobec Najświętszego Sakramentu. Wypracowano z czasem właśnie tą formę przyjmowania komunii świętej naklęcząco bezpośrednio do ust, jako tą najbardziej odpowiadającą temu, co się dzieje. I teraz znoszenie tego i przyjmowanie komunii świętej w sposób, który nie wyraża czci, bo to jest ewidentna degradacja naszych oznak szacunku. Gdy po prostu człowiek przychodzi, przyjmuje, bierze sam jak każdy inny pokarm, to ewidentnie wyraża dużo, dużo mniej szacunku i w tym sensie jest to szalenie niebezpieczne dla wiary wiernych. Teologicznie jednocześnie usuwa się wspomnienia, wyrazy wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i jednocześnie zmieniając te ryty idziemy w stronę apostazji. Idziemy w stronę, jako Kościół, tak jako teologicznie, w stronę zniszczenia wiary w rzeczywistą obecność w Najświętszym Sakramencie i Komunia Święta przyjmowana na rękę jest jako reforma jednym z tych ruchów, tych tragicznych ruchów, które prowadzą katolików do utraty wiary. Do utraty wiary w rzeczywistą obecność. Trzeba to jasno mówić i temu się przeciwstawiać. Jest to tragiczny ruch, jest to rzecz, która po prostu zasługuje na potępienie. A więc z punktu widzenia tradycyjnej nauki Kościoła, komunia na rękę w tej formie jest absolutnie nie do pomyślenia. Natomiast laika krytykuje komunię na rękę, wydaje się przynajmniej, że krytykuje ją przede wszystkim powołując się na autorytet jakichś prywatnych objawień. I tutaj zwracam na to uwagę, że być może źródło nie jest najwłaściwsze. Wniosek jest słuszny, natomiast motywacja być może nie jest słuszna, ale do tego materiału, do tego tematu jeszcze wrócę przy innej okazji. Kolejny punkt, do którego chciałbym teraz przejść, to jest ksiądz Natanek.
pan Samołek zauważa, że o, tutaj Najka chwali księdza Natanka, on mówi takie i takie rzeczy. Że ja krytykuję księdza Natanka, to wszyscy moi widzowie dobrze wiedzą, odsyłam do moich materiałów, na przykład Nowa Wiara, w którym analizuję, czy ksiądz Natanek idzie w stronę stworzenia zupełnie nowej sekty w praktyce, czy też materiał ksiądz Natanek odchodzi od tradycji. A więc tak, krytyka księdza Natanka jest uzasadniona, natomiast to, co Najka o nim mówi, jest prawdziwe, to znaczy jest to faktycznie nonkonformista, jest to faktycznie kapłan, który mówi rzeczy, które są bardzo niewygodne i które mówił też w swoich pierwszych latach swojego, powiedzmy, pierwszych latach swojego konfliktu z hierarchią Kościoła, mówił też wiele rzeczy bardzo słusznych. Najka w swojej odpowiedzi zauważa, że księdza Natanka już dzisiaj nie słucha, co moim zdaniem jest bardzo godne pochwały. Uważam, że został on zwiedziony. Odsyłam tutaj do moich materiałów, szczególnie może tego najnowszego. Ksiądz Natanek odchodzi od tradycji. Przechodzimy do bardzo ważnego momentu, elementu tej dyskusji, czy tego mojego nagrania. Otóż chodzi o objawienia prywatne. Pan Samołek zaznacza, że o, Najka tutaj mówi o prześwietleniu sumień, jakieś tajemnicze objawienia, na które się powołuje, i on zauważa, że to jest niewłaściwe, że nie należy szukać takich cudownych, wyjątkowych objawień. I tutaj Najka też reaguje dosyć impulsywnie na tą wypowiedź, to znaczy, no jak to przecież, skoro Pan Bóg przemówił, no to trzeba go słuchać. I to jest punkt, który moim zdaniem jest w całej dyskusji istotny i warty uwagi. A więc, jak w większości tych spraw, raczej mogę powiedzieć, że uważam, że należy Najki bronić. Tak w tym przypadku powiedziałbym, uwaga, rzecz jest bardzo, bardzo niebezpieczna. Wszyscy nauczyciele życia duchowego, wielcy mistycy, którzy sami mieli objawienia, mówią, że uwaga, na objawienia trzeba bardzo uważać. Dlaczego? Dlatego, że jak zwracają uwagę, chociażby święty Jan od Krzyża, święta Katarzyna Sienińska, święta Teresa, przede wszystkim teraz mam na myśli większą Teresę, mówią o tym, że gdy Pan Bóg daje prawdziwe objawienie, to zwykle szatan przychodzi też ze swoimi fałszywymi objawieniami do tej samej osoby, tak, i próbuje ją gdzieś tam zwieść. I mogą to być bardzo subtelne, bardzo piękne objawienia, które trudno jest odróżnić od tych prawdziwych. A więc ryzyko przy takich objawieniach jest ogromne. I teraz dlatego nie powinniśmy, dopóki Kościół nie uzna jakiegoś objawienia, nie powinniśmy kierować naszego życia, układać naszej wiary zgodnie z takimi objawieniami, bo one są bardzo niebezpieczne. Kościół może uznać jakieś objawienia dopiero, gdy one się zakończyły, no bo w trakcie jeszcze nie wiemy, co tam będzie. A więc dopiero po zakończeniu Kościół może spadać treść i powiedzieć: nie stwierdziliśmy nic przeciwko wierze w tym, co tutaj jest zapisane. No wtedy można jak najbardziej to czytać, można z tego odnieść pewną korzyść duchową. Natomiast nie jest to również konieczne do zbawienia. Konieczne do zbawienia jest to objawienie, które otrzymaliśmy od Pana Jezusa przez apostołów. To objawienie zawarte w Piśmie Świętym i w tradycji apostolskiej. A więc gdy Kościół się wypowie, tutaj nie ma nic przeciwko wierze, wtedy może wierny katolik to z czystym sumieniem, z pewnością czytać. Natomiast tak długo, jak jakieś objawienia trwają, Kościół nie może tego zbadać, nie jest to jeszcze pewne, trzeba zachować bardzo wysoką ostrożność, a szczególnie w tych czasach zamętu. Bo w tych czasach zamętu, kiedy hierarchia Kościoła błądzi teologicznie, ta pokusa jest szczególnie wielka, żeby szukać gdzie indziej kierunkowskazów. I tak łatwo właśnie dusze pobożne, wierne mogą się zwrócić do takich objawień, i nawet jeśli one są prawdziwe, to zły duch może tam bardzo subtelnie sączyć swoje kłamstwa, bo jak mówią wszyscy wielcy mistycy, zły duch zawsze miesza się również w prawdziwe objawienia i próbuje oszukać. I można tutaj naprawdę zostać zwiedzionym na manowce. Dlatego nie należy układać swojego życia wiary zgodnie z objawieniami prywatnymi, które jeszcze trwają.
Należy układać nasze życie wiary zgodnie z tym, co Kościół zawsze i wszędzie nauczał, bo to jest ta nauka przekazana przez Pana Jezusa. Kościół Święty jest filarem i podporą prawdy. Pan nasz Jezus Chrystus zostawił apostołów po to, aby oni czuwali nad przekazywaniem wiary. I to, że dzisiaj hierarchia tego nie robi, że jest pogrążona w błędach modernistycznych, nie oznacza, że ta obietnica Pana Jezusa nie została spełniona. Bo my, katolicy, mamy obowiązek podążać za tym, co Kościół zawsze i wszędzie nauczał. Za tym, co jest zawarte w Bożym objawieniu, w Piśmie Świętym i w tradycji apostolskiej. A to objawienie przedstawia nam właśnie magisterium Kościoła, to wieczne magisterium Kościoła, to, co było w Kościele zawsze i wszędzie wierzone. A więc to jest pewna miara naszej wiary. To jest pewne źródło naszej wiary. Nie do zdarcia. Z całą pewnością święte i prawdziwe. To jest to, co Pan Bóg nam przekazał, to, co jest nam potrzebne do zbawienia. Natomiast nie podążajmy za tymi objawieniami, bo nawet jeśli są prawdziwe, to i tak zły duch może tam coś z czasem wmieszać i można tutaj naprawdę zostać zwiedzionym na manowce. I moim zdaniem właśnie ksiądz Natanek jest dobrym przykładem, dlatego też odsyłam do moich materiałów na jego temat. Podsumowując, moim zdaniem cała ta sytuacja, ten konflikt tutaj pan Samołyk i Najka z drugiej strony, jest to takie typowe świadectwo tego wielkiego zamieszania w Kościele, którego jesteśmy świadkami. Z obu stron mamy niejako dusze pobożne. Z jednej strony pan Samołyk, który podąża za tym, co hierarchia dzisiaj naucza, z drugiej strony Najka, która przekazuje treści, która dostrzega, że tam coś jest nie tak i szuka gdzie indziej tej miary dla swojego życia w Panu Bogu, dla swojego życia wiary. Natomiast niejako obie strony popełniają pewne błędy. Czy nie jest to w jakiś sposób z mojej strony szalone i pyszne, że mogę tak powiedzieć? No nie, bo mamy pewną miarę, mamy pewne źródło naszej wiary. To jest Boże objawienie przekazane apostołom. To jest tradycyjna nauka Kościoła. To jest magisterium Kościoła, które przez wszystkie wieki nauczało tego samego. To jest pewna miara wiary. Tym się kierujmy, według tego układajmy naszą wiarę, nasze życie. W ten sposób zbawimy naszą duszę i w ten sposób tam zaczerpniemy tego prawdziwego, zdrowego źródła pobożności. A nie podążajmy ani za tymi nowinkami teologicznymi z teologii posoborowej, ani za objawieniami, które mogą wydawać się pobożne, bowiem uwaga, nawet jeśli są prawdziwe, nawet jeśli są pobożne, to nie mamy gwarancji, że zły duch tam nie wplącze swoich jakichś matactw i kłamstw. Podążajmy za tym, co jest prawdziwie przez Pana Boga objawione, za tym, co Kościół Święty nam zawsze przekazywał. To jest zdrowe źródło dla naszej wiary. Pijmy tą czystą wodę Bożego objawienia. Nie szukajmy tej treści, nie szukajmy pokarmu duchowego gdzie indziej. Szukajmy go tam, gdzie on naprawdę jest, gdzie Pan nasz Jezus Chrystus go zostawił w swoim Kościele, w swoim tradycyjnym nauczaniu, w tym nauczaniu, które Kościół przez 2000 lat przekazywał. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.